piątek, wieczór, 22 godzina, co ty Krzychu robisz w aucie? Czemu jedziesz? No więc cóż, no, pojechaliśmy, załadowaliśmy dystrybucję razem z kolegą. No i cóż, wyjechaliśmy przez Szwajcarię, znaleźliśmy się na parkingu, pogadoliliśmy, ile się dało, ale niestety czas ogranicza nas, także kurczę, no, ja muszę lecieć jeszcze, mam 330 km, bo mam jutro rozładunek, tak jak mówiłem, tak jak myślałem, nie? Mam jutro rozładunek we Frankfurcie nad Menem, także dlatego muszę dzisiaj lecieć, no niestety, weekendu jeszcze nie rozpocznę, weekend rozpocznę jutro, jak rozładuję. Także dzisiaj sobie lecimy do przodu, ile tam wejdzie, no tak, że przejadę z 200 km, to jakoś tam będzie dobrze, jak przejadę 150, też się nic nie stanie, to sobie jutro z rana nadrobię, bo jest dopiero otwarty zakład od sklep od 10 godziny, także spokojnie zdążę, bo jest od 10 do 14, także nie ma żadnego problemu z tym, żeby przyjechać później. No i cóż, no i będziemy rozpoczynać weekend dopiero od jutra. A dzisiaj sobie lecimy do przodu. Siema, i tak wygląda szósty dzień tego tygodnia. Jeszcze mi zostało 90 km. Wczoraj się zatrzymałem tam tylko przed pierwszą, stanąłem sobie na Bruksalu. Skończyłem już jazdę. Także zrobiłem sobie obiad w końcu tam, no i tak kurde zeszło mi, po drugie muszę spać, nie? No ale dzisiaj z racji tego, że jest sobota i jedna tylko dostawa, godzina otwarcia tego sklepu jest od 10 do 14, no to sobie pospałem, pozwoliłem sobie wyspać się i tak sobie jadę, wyjechałem jakieś 15 minut temu, jest 10 godzina. Także mówię, koło 11 będę na miejscu. To wszystko, tak nie ma spięcia, czy ja tam będę o 11 czy o 12, to nie ma znaczenia żadnego, bo i tak dążę w godzinach otwarcia na dojazd, a nie mam gdzie się śpieszyć, bo tylko to mam dostawę. I co, no do jakiegoś sklepu muszę skoczyć jeszcze, kurczę, jakiegoś Lidla złapać, jakieś napoje kupić, bo mi się wszystko pokościło. Bo Krzysztof, kurczę, tak się rzucił na nałęczowiankę w promocji, bo zobaczył, że tania jest. Chwycił zgrzewkę wody mineralnej, a jak to spakował, to zobaczył, że to są butelki nie 1,5 litra, a litrowe, nie? I niestety mi się skończyło. Wszystko już. 3 litry do tyłu jestem. No i coś gdzieś muszę kupić, jakieś tam jeszcze jakieś na śniadanie, jakieś lepiej, zlewy, kurczę. Mówię, przez te upały, przez tamten tydzień, tak to troszeczkę, kurde, jestem w lecy z jedzeniem, bo dużo jedzenia mi zostało, ale to są już po prostu trochę mały świeży. Teraz tak trochę muszę to na szybko wszystko pokończyć, podjadać, nie? Nie można oszczędzać, nie ma co oszczędzać tutaj na jedzeniu z jedzeniem, bo to kurczę, nie da się. Także lecimy do Frankfurtu, zrzucamy to gdzieś jakiś sklep, pewnie będzie, coś tak podejrzewam. Znaczy na pewno sklep, a kurde, mamy rolkę 60 kg, 4 metry, nie? Zobaczyłem, czy tam ktoś będzie, czy nikogo nie będzie, kurde, do pomocy, bo jak nie będzie nikogo, to trochę, kurde, się nie chce tego samemu ściągać. Ale zobaczymy, nie ma co to realizować. Pogoda widać, jak widać, jest do dupy, kurcze. Zachmurzenie spore, ciśnienie spore. Kurde, się obudzić nie mogę, do tej pory się nie mogę. Smulony jestem, zmielony, jak kurde. Jak kotlet, kurcze, no. Ale to dobrze, rzucę to i idę spać, kurde, spał do poniedziałku i będzie dobrze. Hopa, hopa! Frankfurt! Przynosi w prawej, potem przynosi w lewej. Potem trzymaj się lepiej.
2 km, potem skręć w lewo. New York City normalnie, Frankfurt. Dwie osoby przewieziono do szpitala po zderzeniu busa z samochodem osobowym w Gdańsku, ruch ulicą Piastowską odbywa się skręć w prawo. Na miejscu pracują policjanci i straż pożarna. Na Wiśle uczynienia polskie, na poziom rzeki systematycznej woda w Polsku, a także w rejonie Wyszogrodu i Tępy Polskiej przekracza jeszcze stany alarmowe średnie o 30 cm. Separatyści z obwodu donieckiego twierdzą, że rozstrzelali żołnierzy zawodniczego ukraińskiego batalionu wziętego niepełnie w Karliwce. Poinformował o tym jeden z dowódców. Za 250 metrów trzymaj się lewej, potem skręć w prawo. Specjalny wysłany do Doniecka jest w rzeczywistości oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego. Również Kijowie powiedzą się z the source of jakiego źródła tego korupcyjnego antysemityzmu Wagnera? Antisemitism. For him himself it was not clear. Dla samego Ryszarda Wagnera nie było jasne, kto był jego ojcem. Czy mógł być nim w rzeczywistości jego ojczym? Czy jest to proste? Znowu kolejna dostawa. Piękna. Szlak by dotrafił, kurde, naprawdę. No pewnie, kurde, już nas skręciliśmy. Super. Ale czad, kurde, szlak by dotrafił nagły, kurde, mocno.
Przeliczam. Skręć w lewo, potem skręć w lewo. A, pierdziele, kurde. Te cieszyńskie rzeczywiście mają niezwykłą moc przyciągania, ale o przysmakach Cieszyna będziemy mówić w kolejnych akcjach. To jest tutaj, kurde, na tym ryneczku takim, kurczę, no. I weź teraz tu, kurde, 4-metrowy, kurde, dywan. Targaj, kurde, 60 kilo. Ja już czuję, co to będzie. Tu będą jaja jak berety. A, pierdziu. Tam wjechać nie za bardzo jest jak. Dojrzały film zbiera doskonałą recenzję. Reżyser ma zaledwie 25. To jest najmłodszy uczestnik kanadyjskiego konkursu głównego. Nie czuję się ani za młody, ani za stary. Nie przeliczam. Jedź 300 metrów, potem skręć w prawo. Reżyser na spotkaniu z dziennikarzami w Cannes. Innym faworytem jest kanadyjski weteran Mike Lee. Jego kostiumowy film Mr. Turner o słynnym malarzu Williamie Turnerze okrzyknięto filmowcy dziełem. Recenzenci wskazują też na obrazy Maps to the Stars Davida Cronenberga, który krytykuje Hollywood, oraz bardzo poetycki ponad 3-godzinny Winter's Sleep tureckiego reżysera Nuri Bilge Ceylan'a. Rozdanie nagród, w tym Złotej Palmy, w konkursie głównym wieczorem. No, już nie przyjadę ten. Właśnie ukazała się nowa książka Agnieszki Graf. Zbieranie materiałów to był eksperyment, mówi pisarka, z którą rozmawiała Ewa Stanek z Ellen w Classic. Staram się bywać w różnych miejscach, w których bywają matki i słuchać tego, co one mówią. To, co w tej książce kobiety wzrusza, to jest to, że ja jestem otwarta i w jakimś sensie staję się takim pudłem rezonansowym dla ich rozdarcia, rozdwojenia. Nie ma gotowych scenariuszy, nie ma porad. A skoro o czytaniu mowa, pamiętajcie o warszawskich książki. Na Stadionie Narodowym właśnie zaczyna się rodzinny weekend z książką. Dziś i jutro do wieczora na płycie stadionu będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, m.in. bicie rekordu Guinnessa w malowaniu największej kolorowanki i spotkanie z postaciami z komiksów. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dzisiaj, kurczę, można sobie napocić ładnie, naprawdę. Skręć w prawo. Jeszcze napocę przy tym, kurde, żeby to wyciągnąć. Jeszcze tutaj zawalone wszystko, kurde, ja muszę stanąć gdzieś. 250 metrów, potem skręć w prawo. No i tutaj mamy, kurde, ten. Przybywasz do celu na prawo. No jest tam, kurde, czekaj, jak tam wjechać, może do rady coś podjechać bliżej. Kurde, przy takich tych trzeba mieć oczy dookoła głowy, kurde, można. Tutaj w prawo musimy skręcić. Na wprost mamy ten sklepik. Wyjechać musimy. A,
to nie takie proste. Nie, trudne nie jest, kurczę, ale troszkę trzeba się nakręcić. Dobra, mamy skończoną dostawę sobotnią naszą. Fajnie, dobrze, że w sobotę, kurczę. Całe szczęście, że w sobotę, nie w poniedziałek, bo kurde, w poniedziałek tutaj byłby taki moment, że byłby duży problem, nie? A tak to jakoś tutaj nam poszło, więc... Przeliczam. Więc jest okej. Do następnego zrzutki mamy 17 km. Skręć także... w prawo. 17 km to jest, kurczę, troszeczkę mało. Dobra, teraz ja chciałbym uniknąć tego, żeby tam wjeżdżać, gdzie wjeżdżałem wcześniej. I chciałbym sobie wyjechać, kurczę... Prawo się nie wyrobię, kurde, w lewo. W lewo byśmy, kurde, skoczyli, nie? Tylko tu, kurde, nic nie widzę. Czy co się dzieje, czy nie, ale dupy mam. I uciekamy z tego Frankfurtu. Fajne miasto, kurczę, takie... Metropolia, można powiedzieć, wręcz. Skręć w lewo.